Każdy z nas ma w swoim sercu swoje miasto. Moje jest takie, jakie jest. Żyłem tu i kocham to miejsce, jestem przywiązany do niego. To miejsce było dla mnie zawsze i jest celem startu i momentem końca wędrówki. Wybudowałem tutaj grób dla mojej rodziny. Tutaj przemawiałem na trybunach. Tu w czasach wspaniałej młodości leżałem w rynsztoku. To wspaniałe. To cudowne, że jesteście. Bardzo, bardzo się cieszę, że tylu spośród Państwa przyjęło zaproszenie na to wydarzenie. Wydarzenie niezwykłe. Nasze kino kameralne, no jego nazwa, muszę też przyznać, że to jest też pomysł Jana, świętej pamięci Jana Nowickiego. To on właśnie zasugerował, żeby tak to kino się nazywało. Dzisiaj będzie oficjalnie nosić jego imię. Będzie to kino kameralne Jana Nowickiego. Jak Państwo, mam nadzieję, już zauważyli, chociaż staraliśmy się przesłonić tutaj, powiedziałbym, tę reklamę kasetą z kinem, że zauważyliście, że to kino jest, powiedziałbym, bardzo charakterystyczne, ozdobione takim bardzo charakterystycznym elementem, jakim jest kapelusz. Mam nadzieję, że bardzo podobny do tego, który świętej pamięci Jan Nowicki nosił. Wobec powyższego, druhowie strażacy, proszę do akcji. Odsłaniamy kaseton, odsłaniamy reklamę. Jak się Państwu będzie podobać, prosimy o brawę. Zaraz potem idziemy na aulę, na spotkanie z gośćmi szczególnymi tego dzisiejszego spotkania. Thank you.
żeby tutaj nasz zacny, honorowy obywatel był, a mój wuj również, i gdyby mógł to skomentować, to co widzi, to by sobie powiedział: mój Boże, dopiero jak człowiek umrze, to dopiero go doceniają. A powiem to, proszę Państwa, dlatego, że rok temu na wyjątkowym spotkaniu, kiedy żeśmy kino otwierali i również mieliśmy znamienitych gości, jeden z tych gości tutaj jest, pan Łukasz Maciejewski, najlepszy polski krytyk, i nie ja go obdarzyłem tym mianem. Był również pan Krzysztof Zanussi, legenda polskiego filmu, znakomity reżyser. No to wtedy, pomimo tego, że zapraszaliśmy też wszystkich, to na tej sali, jak było 40-50 osób, to pewnie było maksymalnie, niektórzy akurat widzę, którzy kiwają głową, bo wtedy byli na tym spotkaniu, wiedzą, o czym mówię. No więc widocznie, proszę Państwa, tak to jest, że dopiero jak się, powiedzmy, tacy ważni ludzie przemieszczają na drugi świat, to wtedy być może potrafimy też ich docenić. Ale wybaczcie Państwo tę uwagę. Pokażemy za chwileczkę dwa filmiki. Bohaterem tego filmu, jednego i drugiego, jest Jan Nowicki. Witam Państwa bardzo wszystkich serdecznie, honorowych, zasłużonych obywateli naszego miasta, naszych znamienitych gości, którzy przybyli nie tylko z Kowala, ale z okolic bliższych i dalszych. Niektórzy to nawet całkiem z daleka, bo nawet zza morza przyjechali tutaj do nas ze Szwecji. Takich też gości, proszę Państwa, mamy. Ale pozwolę sobie zrobić szczególny wyjątek dla niezwykłych gości. Jednego już, czyli pana Łukasza Maciejewskiego, powitałem, ale myślę, że gościem szczególnie znamienitym jest pan Andrzej Grabowski, przyjaciel Jana Nowickiego. Bardzo prosimy. Bardzo dziękujemy za obecność wielkiemu artyście na tym naszym dzisiejszym bardzo niezwykłym spotkaniu. Ale jest też jeszcze ktoś, kto, pozwolę sobie powiedzieć, że przyćmiewa wszystkich tutaj obecnych, jak dla mnie przynajmniej. Bohater polskiej wolności, niepodległości, demokracji, też przyjaciel Jana Nowickiego, pan Janusz Onyszkiewicz, minister, pierwszy minister obrony narodowej w wolnej, demokratycznej Polsce. Bardzo, bardzo cieszymy się, panie ministrze, że pan z nami jest. Młodszym, którzy nie wiedzą, były to, że tak powiem, usta, nie tylko usta, ale być może w dużej mierze także i język, także i może też może i mózg Solidarności, a przynajmniej w dużej mierze to Solidarność przemawiała właśnie do zachodniego świata właśnie poprzez pana Janusza Onyszkiewicza. To wielki zaszczyt i honor, że pan tutaj z nami jest. Przy tej okazji, skoro nadajemy naszemu kinu nazwę Jana Nowickiego, to należałoby zaznaczyć, że nie byłoby tego kina, gdyby nie pan marszałek, gdyby nie zarząd województwa, który dał nam na to kino pieniądze. Przy okazji powiem, że jest to pierwsze tego typu kino w naszym całym województwie kujawsko-pomorskim. Jest to niezwykle, niezwykle piękne miejsce i od razu sobie pomyślałem, że ta niewielka ilość widzów, i chwała Bogu, że niedużo, dlatego że mądrych ludzi na świecie wcale nie jest dużo, dla nich miejsca tutaj starczy absolutnie, że będzie świadkami pokazów wspaniałych filmów Bergmana, Andrzeja Wajdy, no pana Krzysztofa, to jasne. Z całego świata można by zrobić cały taki zestaw filmów wielkiej, prawdziwej klasy. I ludzie powinni tutaj przychodzić i powinni być szczęśliwi, że tego rodzaju miejsce jest. No, to niezwykłe miejsce absolutnie. Aż prosi się o to, żeby tutaj się pojawił właśnie Visconti, Bergman, wspaniali, najwspanialsi twórcy światowego kina. Przed chwilą właśnie pan Krzysztof Zanussi powiedział nam, że takie małe kina mogą być przyszłością tak naprawdę, że to jest teraz może ten kierunek dobry. Tak, poza tym, wie pani, małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej lóżce ty i ja. To może być spotkanie ludzi, którzy także będą się trzymać za ręce, oglądając piękne filmy, ale będą także mogli przekazywać sobie fluid miłości, przyjaźni. Świetne miejsce, świetne dla kulturalnych ludzi. Kowal, moje serce.
jest w sercu ojczyzny miasteczko. Nieduże, leżące wśród lasów, wśród jezior i pól. Tu, kiedy cię zmęczą życiowe podróże, oczekuje ciebie cień drzewa i stół. Uśmiech tu znajdziesz na każdej ulicy, w każdym domu czeka gościnności próg. Serc i bram otwartych nikt tutaj nie zliczy. Przejdziesz przez nie krokiem w takt kujawskich nut. Wieczorem Kazimierz na schodach kościoła spocznie cieniem króla, co wspomnienia śni. I czuje się wielki. Ta wielkość przywoła cień drugi, jaśniejszy, świętej Urszuli. Kowalacy z miasta jedynego w świecie, pamiętajcie słowa, nućcie piosenkę tą. Ona wam przypomni myśl, co piersi gniecie, że żyć możesz wszędzie. Umieraj, gdzie dom kowal najmilszy, nasz ogród zielony, dom rodzinny kryty strzechą białych chmur, kowal kolebką królewskiej korony, która kruche drewno przemieniła w mur. Bardzo dziękujemy, Andrzeju. Witam Państwa. Drodzy Państwo, rzeczywiście, kiedy, tak jak mówił Pan Burmistrz, Pan Eugeniusz, w ubiegłym roku miałem zaszczyt i przyjemność w towarzystwie Pana Krzysztofa Zanussiego przyjechać po raz pierwszy do Kowala i odwiedzić też Krzewęt Annę Nowicką i Jana Nowickiego, to pamiętam, pan Jan mi powiedział, że prędko musisz tu przyjechać znowu, że jest dla ciebie miejsce, Łukaszu. No i jestem. Co prawda, tak jak Andrzej przed momentem mówił, że wolałby przy całej radości z tak pięknej uroczystości i z tak licznego państwa w nim udziału, żeby nie było tego nadania imienia kinu. Tak, wolałbym nie uczestniczyć w tej wspaniałej zresztą uroczystości. Żeby był z nami. Żeby był z nami, a kino, żeby było bez nas. Po prostu kino drogie. Bez imienia. Ale jest jak jest, nie ma z nami pana Jana Nowickiego, ale on będzie zawsze żył w Kowalu i nie tylko w Kowalu, będzie żył w naszych sercach. Wszystkich, którzy mieliśmy szczęście go pamiętać. I dzisiaj rano, kiedy wybierałam się do Państwa z Warszawy, no wszystko jest w komputerze, znalazłam, i od tego zacznę to nasze spotkanie, znalazłem wypowiedź Jana Nowickiego sprzed wielu lat, to był jeden z pierwszych moich wywiadów, nie wiem, z 15 lat temu może, bo chyba jeszcze wtedy na studiach, i zadałem mu pytanie o tym, że wtedy zaczął coraz częściej tutaj jechać. I posłuchajcie Państwo tego dosłownie minutki wywiadu. Pan Jan mówi: nie uciekłem z Krakowa, zawsze tutaj wracam, a Krzewęt to tylko kolejny piękny przypadek w moim życiu. Zawsze śmieszyło mnie, kiedy różni mędrcy powtarzali w wywiadach, że prawdziwy mężczyzna musi, zresztą to często opowiadał, mężczyzna musi zasadzić drzewo, spłodzić syna i wybudować dom. Kiedy czytałem takie zdania w gazecie, miałem ochotę dopisać ołówkiem: wyrwać drzewo, dać klapsa synowi i spalić dom.
nie chciałem żadnego poczucia bezpieczeństwa. Życie gnało mnie w nieznane i było tajemnicą. Świętością tak naprawdę był dla mnie jedynie teatr. Reszta, w tym film, oznaczała przede wszystkim dobrą zabawę, przygody, uśmiechy. Zawsze zarabiałem jakieś pieniądze, chwilami niezłe, ale z reguły wszystko zaraz trwoniłem. Albo bawiłem się w świętego Mikołaja. I w końcu, dopiero kilka lat temu, kiedy za moje finanse, jak wcześniej za wiele innych spraw w życiu, zabrała się moja ukochana siostra, która przez cały czas mieszka w Kowalu, okazało się, że mogę wybudować sobie prawdziwy dom. To nie jest żadna posiadłość, tylko mały domek blisko jeziora, ale za to niedaleko są ludzie, których bardzo kocham. Sam jestem zaskoczony, że tak bardzo polubiłem tam przyjeżdżać, mieszkać, chłonąć piękne chwile. I młody dziennikarz zapytał, Krzewent to pana swoisty powrót do domu. Tak naprawdę nigdy z mojego domu nie wyjechałem. Kowal i Krzewent to miejsca, które naznaczyły mnie na całe życie. No i może tutaj przestaniemy. Jeszcze chwilę mówił pan Jan Nowicki o Kowalu. I to był wywiad sprzed wielu lat, bo myślę, że to chcę podkreślić, więc wielokrotnie również w swojej literaturze mówił o przywiązaniu do tego miejsca, ale to było u niego wieloletnie. Andrzeju, w tym filmiku, który przed momentem obejrzeliśmy, pan Jan mówił, że ważna jest miłość i przyjaźń. Ty doświadczyłeś obu tych uczuć ze strony Jana Nowickiego. I wielokrotnie mówił, że łączy was rzeczywiście jakaś wielka, wzruszająca przyjaźń dwóch mężczyzn. Ja myślę, że miłość i przyjaźń od Janka Nowickiego doświadczyło bardzo wiele osób. Janek był człowiekiem, który owszem, był bardzo inteligentny i bardzo złośliwy potrafił być. Bardzo dowcipny, potrafił wyśmiać, ale potrafił wyśmiać tak, żeby ten śmiech stał się dla wyśmianego nauką. Czymś w rodzaju przestrogi. To był facet, który potrafił powiedzieć prosto w oczy najbardziej nieprzyjemną rzecz, ale potrafił to powiedzieć w ten sposób, że ta jego mowa, ta jego przemowa była nauką dla tego ocenianego, dla tego wyśmianego, właśnie wyśmianego, dowcipnie wyśmianego. Ja Janka Nowickiego poznałem, no pewnie tutaj wiele osób nie pamięta tych czasów, ale ja poznałem go w roku 1968. Ja miałem wtedy lat 16, Janek 13 lat starszy ode mnie, miał 29. Wielu z Państwa pamięta te czasy, jak wyglądał Janek Nowicki w wieku 29 lat. No przecież to był okaz mężczyzny, to był okaz faceta no, na miarę, no, nie wiem, gwiazdy światowej, fantastycznego aktora. Ja wtedy, mając 16 lat, byłem na obozie zaproszony przez mojego brata Mikołaja Grabowskiego, który był studentem szkoły teatralnej. Będąc w tej mojej alwernie, o której pewnie powiem, bo to Kowal, alwernia, to nas bardzo z Jankiem łączyło. To poczucie prowincji, to znanie tej prowincji, ale o tym będę jeszcze pewnie mówił. Zaprosił mnie Mikołaj, abym w trakcie wakacji przyjechał na obóz, na którym byli studenci szkoły teatralnej, do Giżycka, nad jezioro Kisajno. Ja tam przyjechałem. I pewnego dnia przyjechał Janek Nowicki, ten robiący karierę, wielki aktor, robiący karierę w filmie, robiący karierę w teatrze, ten niezmiernie przystojny, niezmiernie dowcipny, niezmiernie inteligentny facet. Przyjechał odwiedzić swoich kolegów, młodszych kolegów, przyjechał no, na jakieś tam spotkania z nimi i pamiętam taką nocną posiadówę, czy posiadę, kiedy studenci no, trzeciego roku wtedy szkoły teatralnej, czyli Mikołaj, Marian Dziędziel, Jurek Trela, Halina Wyrodek, no niestety wielu z nich już odeszło, Jurek Fedorowicz, czyli Fedor, który czytał wolę to, co Jasiek na swoją własną stypę sam napisał trochę wcześniej. I odbywało się to spotkanie
I pamiętam, że no już trochę znudzeni, bo Jasiek perorował, jak to Jasiek, dowcipnie, fantastycznie. To oczywiście odbywało się przy użyciu pewnych płynów, które rozweselały i otwierały języki. I w pewnym momencie okazało się, że już wszyscy ci, do których mówił, po dwóch godzinach gdzieś już po kątach się pochowali, a zostałem tylko ja, który nie uczestniczyłem w piciu tych płynów. I Jasiek do mnie zaczął mówić, mówił o teatrze, o filmie. I w końcu Halinka Wyrodek, która podeszła do Jaśka i mówi do niego: Janek, on nie jest studentem szkoły teatralnej, on nie jest aktorem, on nie będzie aktorem. I Janek wtedy, tak chyba tłumacząc się z tego, że tak mówił do mnie i tak mi w oczy patrzył, i tak się wtedy popatrzył na mnie, wskazał palcem i powiedział, bo ona mówi, on nie będzie aktorem. Na co on tak się popatrzył, wskazał palcem i powiedział, on będzie aktorem. I wtedy sobie pomyślałem, a może rzeczywiście. Wiele razy rozmawiałem z Jaśkiem na ten temat, czy to było naznaczenie, czy to było wskazanie mojego zawodu obecnego przez Janka. No pewnie potroszę tak, bo od tego czasu zacząłem myśleć, żeby zostać aktorem. To był 68 rok, proszę Państwa, czyli to było lat 55 lat temu. Ja do dzisiaj pamiętam ten jego wzrok i ten jego palec wskazujący, skierowany w moją stronę, i te jego słowa, on będzie aktorem. To jest coś, co właściwie towarzyszy mi całe życie. Wielokrotnie z Jankiem wspominaliśmy ten czas. On oczywiście tego nie pamięta, no bo przecież to była migawka w jego bogatym wtedy życiu. A dla mnie to było coś takiego, takie pierwsze wejście w dorosłość, pierwsze wejście w myślenie o tym, kim zostanę, kim będę, kim chciałbym być. No i oczywiście ta jego postać, ta jego dwugodzinna przemowa. On potrafił pięknie, zresztą cóż ja Państwu będę mówił, jak on pięknie mówił. No, mówił wspaniale, fantastycznie, dowcipnie, był niezmiernie. No, Łukasz, przerwij mi, bo będę gadał. Nie, no to po to przyszliśmy, żebyś gadał, no, i opowiadał, zwłaszcza, że potrafisz pięknie mówić nie tylko o sobie, ale o innych, jak słyszymy, a nie jest to reguła w zawodzie. Ale wiesz co, nie... Coś jeszcze? Nie, bo ja jestem taki znowu bardzo zaskoczony i szczęśliwy, że jestem tutaj dzisiaj. Szczęśliwy również z tego powodu, że tak wielu mieszkańców tego miasta, które on tak kochał, przybyło tutaj. Zresztą ile razy byłem w Kowalu na jakiejś uroczystości związanej z jego osobą, tyle razy zapełnialiście te sale, było was zawsze dużo, zawsze pełno. Jestem bardzo... Myślę, że dla pana Jana to było bardzo ważne. Było bardzo ważne, bo on ten Kowal, ja pamiętam, od kiedy go znam, to ten Kowal się ciągle przewijał. Pamiętam jego jedno z pierwszych opowiadań, jak on dowcipnie opowiadał o tym, że o straży pożarnej i o strażakach z Kowala. Ja sam też jestem honorowym strażakiem ochotniczym w mojej alwerni. Ta alwernia i ten Kowal bardzo nas połączyły, bo to prowincja i ta prowincja. Proszę się nie gniewać, że Kowal nazywam prowincją, ale to jest dużo większe miasto niż alwernia, więc to może taka pociecha. W każdym razie Janek, pamiętam, jak opowiadał o tym Kowalu i często przewijały się te opowieści o tym, o straży pożarnej. Mówi, jak komendant na grobie strażaka, przy pogrzebie strażaka, stał nad grobem i krzyczał, druhu, pali się, a ty się nie zrywasz. Znaczy, mówił te fragmenty, nie wiem, czy to prawda była, czy nieprawda, ale prawie, że cytował Sienkiewicza, pułkowników Wolejewski, larum grają, druhu, pożar, pali się, a ty się nie zrywasz, sikawki nie bierzesz, toporek nie bierzesz i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście była kupa śmiechu przy tym, bo Janek trochę zmyślał oczywiście. No ale jak on pięknie zmyślał, jak on pięknie fantazjował, jak on pięknie reagował na wszystko, co wokół niego się działo. Andrzeju, a bo nigdy o tym nie rozmawialiśmy, jak teraz dzisiaj słuchałem ciebie, nie znałem tej opowieści o 16-letnim Andrzeju Grabowskim, ale niesamowite, ale dużo mówiące o Nowickim i jakimś jego
ponadmaterialnym może nawet wpływie na innych ludzi jest moja z kolei opowieść, której ja ci chyba nie opowiadałem, ani państwu na pewno, bo ja miałem z kolei 16 lat albo 17, no byłem licealistą z Tarnowa i to się zdarza. I to był, ale w Tarnowie Andrzej też pracował, był to jeden z pierwszych wywiadów w moim życiu, ale na którym mi ogromnie zależało, bo to była moja pierwsza publikacja do miesięcznika Film. Wtedy to była duża nobilitacja napisać, zwłaszcza się ma 17 może powiedzmy lat. I pojechałem do Starego Teatru, Tarnów, Kraków, bardzo blisko, w kawiarni Maska prowadzonej przez Tadeusza Huka. Umówiliśmy się z panem Janem Nowickim. Mnie się zdawało, że nie tak jak dzisiaj sobie przychodzę i tam mówię z głowy, ale miałem wykute na blachę chyba 17 pytań, że to tak trzeba, no, że są pytania, potem trzeba wysłuchać. Bałem się, myślę, że bardzo denerwowałem przed tą rozmową. Miałem dyktafon. Przyjechałem do tej Maski, zadałem pierwsze pytanie, na które pan Nowicki odpowiadał 40 minut. Po czym skończył opowiadać. Ja się bardzo wstydziłem, nie przerywałem, nie wiedziałem, że to w ogóle wolno komuś przerwać. No i więc dokończył i powiedział, no dobrze, no ale ja, no to już kończymy, bo ja już nie mam czasu, ja miałem jeszcze 16 do zadania. I to, tak naprawdę to była lekcja, dlatego że ja musiałem, wiedząc, że mi no, ogromnie zależy na tym wywiadzie, Nowickim, no ale ja debiutowałem w filmie, więc no co, napiszę jedno pytanie i jedna odpowiedź. Jedna odpowiedź, no, więc coś tam wymyśliłem, gdzieś tam ułożyłem to tak, że Nowicki to zaakceptował i wywiad się udał, a ja może ośmieliłem się do robienia kolejnych wywiadów i od tamtej pory rzeczywiście ta nasza wieloletnia znajomość miała takiej, pan Nowicki też często mówił o tym, że gdzieś tam dostrzegł mnie i spotkaliśmy się na bardzo wczesnym etapie. Ale wracam do waszej relacji, moja to była naturalnie zawodowa i dużo sympatii, ale w twoim przypadku to była autentyczna przyjaźń. I kiedy z relacji zawodowej, koleżeńskiej, znakomici aktorzy krakowscy, ty pracowałeś w Teatrze Słowackiego, ale i Szefer w Teatrze Stu, Jan Nowicki, Teatr Stary. Kiedy to się, czy to był jakiś moment, w którym to się przerodziło w przyjaźń? Ja nie potrafię właśnie sobie przypomnieć, żeby to był jakiś moment, kiedy zaczęliśmy naprawdę, znaczy znaliśmy się od bardzo, bardzo, bardzo dawno, 68 rok, jak mówię, ale nie potrafię wskazać ani miejsca, ani czasu, ani godziny, kiedy nasza znajomość przeraziła się naprawdę w przyjaźń, to taką męską przyjaźń, męska przyjaźń, która nie potrzebuje plotek, która nie potrzebuje codziennych telefonów, która nie potrzebuje wypowiedzi na temat, co ja zjadłem dzisiaj na śniadanie, a ile wódki wypiłem podczas kolacji, która nie potrzebuje opowiadań o kobietach, które w naszym życiu się pojawiały i odchodziły i tak dalej, która od czasu do czasu, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, potrzebuje krótkiej rozmowy, czy to telefonicznej, czy odwiedzin moich odwiedzin w Krzewencie, czy jego odwiedzin w moim domu w Wężyku pod koło Grodziska Mazowieckiego, obok dworku wielkiego malarza Jezus Maria Hełmońskiego oczywiście. Obok jego na wspólnie. Mieszkamy razem. Prawie. Czyli? Dobra. A widzimy. A ja mieszkam w Wężyk obok Kuklówki, czyli obok dworku Hełmońskiego. I Jasiek albo przyjeżdżał do mnie, albo ja do niego. I to nie były spotkania, zawsze coś z takiego spotkania wynosiłem. Pamiętam, tutaj jest, wiecie Państwo, tutaj jest nasza fotografia. To jest fotografia z, jak się nazywa, do muzyki taki... Teledysk? To jest fotografia z teledysku. Ja kiedyś zacząłem, kompletnie nie umiejąc to robić, zacząłem śpiewać. Pierwsze miejsce w liście przebojów programu trzeciego wygrał z Bono. Zaraz powiem ja, dlaczego zacząłem śpiewać, ale to o Janku jest, ale to może... Nie, taki o Janku i o Grabowskim. Że jakieś 13-14 lat temu takich dwóch młodych muzyków z Częstochowy, ale nie z Jasnej Góry, tylko z Częstochowy, zaproponowali mi udział w koncercie poświęconym Himmelsbachowi i Makakiewiczowi. No, ja się zgodziłem.
Głupi. Dlaczego głupi? No bo później okazało się, że w tym koncercie śpiewa Maleńczuk, Sojka, pan Kabanaszek i ja. No to przecież... No ale cóż, słowo się rzekło, no i zaśpiewałem dwie piosenki, niech mi Pan Bóg wybaczy jak. I potem nagraliśmy płytę z tego koncertu i jedna z moich piosenek, Jestem jak motyl, stała się bardzo popularną piosenką i była przez 28 tygodni na liście programu, przebojów programu trzeciego, wtedy słuchalnego, nie to co dzisiaj, i słusznie. 8 tygodni na drugim miejscu, 2 tygodnie na pierwszym miejscu i chciałem Państwu powiedzieć, że jak ja byłem wtedy na pierwszym miejscu, to YouTube było na czwartym. A AC/DC na szóstym. No nic. I wtedy Universal, czyli no, duża firma płytowa, zaproponowała mi, żebym solową płytę nagrał. Ja, który nie umiem śpiewać. I wtedy poprosiłem m.in. Jaśka Nowickiego, żeby mi napisał 2 teksty. Andrzeja Poniedzielskiego, no przyjaciół moich, Janka Wołka. Ja sam napisałem jakiś tekst, Krzysiek Nowak napisał 2 teksty i wydałem solową płytę. I na tej płycie, na obwolucie napisałem kilka zdań, tłumacząc się jakby, dlaczego ja nagrałem płytę, nie umiejąc śpiewać. I napisałem coś tam, płytę trzymacie Państwo w ręku. Gdyby Wam się nie podobała, postaram się wynagrodzić. Może zacznę malować. Taki dowcip niby. Taki sobie, no ale na nic innego mi nie było stać. No i po paru tygodniach od premiery tej płyty dostałem SMS-a od Piotra Najsztuba. Pewnie Państwo kojarzycie. Inteligentny, złośliwy dziennikarz. A SMS był tej treści. Panie Andrzeju, kupiłem Pańską płytę. Wysłuchałem w całości. Proszę zacząć malować. Potem jak spotkałem Najsztuba gdzieś kiedyś, I on mi się tłumaczył, że był w bardzo dobrym humorze wtedy. Nie, ale wracam do tego zdjęcia. Ja od tamtego czasu nagrałem jeszcze, no w sumie ile to, 4 czy 5 płyt nagrałem solowych. Aż mnie to dziwi. I to jest z teledysku do piosenki Młodości wróć. Ja napisałem tekst do piosenki Młodości wróć. Piotrek Krakowski nagrał muzykę. Taka sentymentalna piosenka o tym właśnie, no, że się starzejemy, że chcielibyśmy jednak wrócić do tej młodości, niech by ona nie była chmurna i durna, mogłoby nie być taka jurna. I taka sentymentalna, ładna piosenka, to czym mnie się podoba. I ja w pewnym momencie zadzwoniłem do Janka i mówię, Janek, mam taką piosenkę, czy nie nagrałbyś ze mną teledysku do tej piosenki? On mówi, no to wyślij tę piosenkę. Wysłałem mu tę piosenkę. Dzwoni telefon, Janek mówi, oczywiście, nagrywamy tę piosenkę, nagrywamy teledysk. Mówi, fantastyczna piosenka, to powinna być hymnem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I rzeczywiście to jest ostatni kadr z tego teledysku. Ten cały teledysk jest czarno-biały. My w tym teledysku bawimy się na gramy w szachy. Bawimy się na placu zabaw dziecinnych, zjeżdżamy na zjeżdżalniach, huśtamy się na malutkich huśtawkach, coś tam, oblewamy siebie wodą, podpalamy coś, no bawimy się jak te dzieci, jak dzieci. No a ja w tle śpiewam tą moją piosenkę Młodości wróć. I to jest ostatni kadr z tego teledysku. Bardzo dowcipnie, wtedy są cudy, Janek zawsze był dowcipny. Tak siedzimy, ja Jankowi wcześniej pokazuję, zobacz, ja tu jeszcze mam tutaj jeszcze trochę tutaj tego mięśni. On mówi, no ale tu łysiejesz. Ja mówię, no ale ty też łysiejesz. On mówi, no ale ty łysiejesz tak dziwnie, bo tak, a ja łysieję tu. Mówi, i wiesz, jak ja sprawdzałem, czy ja jestem łysy, ja uderzałem się tu i uderzałem się tu w gołą rękę. Jak dźwięk był ten sam, znaczy jestem łysy. I to jest na tym to jest ostatnie słowa tego teledysku. No Janek, no, wspaniały gawędziarz, wspaniały dowcipny. Najpiękniejsza anegdota dotycząca Janka Nowickiego to była, ja to często powtarzam na spotkaniach ze mną, kiedy mówię o Jaśku, jak z Jankiem Fryczem siedzą po spektaklu w garderobie i pod garderobą słychać takie młode głosy, śmiechy, chichy, rozmowy, młode dziewczyny. No i Frycz zadowcipkował i mówi,
Jaśku, fanki do ciebie przyszły. Na co Janek Nowicki posłuchał tych młodych głosów i mówi, nie Jaśku, to nie do mnie, to do ciebie, moje kaszlą. Andrzej Grabowski, Jan Nowicki. Ale olbrzymim poczuciu takiego, w stosunku do siebie on też potrafił być bardzo okrutny. Znaczy okrutny i dowcipny i nie bał się jakby, powiem o co chodzi. Jechaliśmy z Jaśkiem do Kostrzynia, do Jurka Owsiaka na Akademię Sztuk Przepięknych, czyli na spotkanie z nami właśnie o tej męskiej przyjaźni. Kiedyś był taki wywiad o tej męskiej przyjaźni ze mną i z Nowickim, czy tam z Jankiem i ze mną. I jechaliśmy, ja prowadziłem samochód, no i z Warszawy do Kostrzynia, no dosyć daleko. No powiem tak, co jakiś czas Janek mówi, Jędruśku, jakbyś tutaj taki barek jest, jakbyś się zatrzymał na chwileczkę. To się ja zatrzymywałem. Ja piłem tam wodę mineralną, Janek jakieś coś innego pił. No i tak przy którymś barku przybiegli chłopcy z okolicy i do mnie był autogram. No więc ja dałem ten autogram, ale mi tak głupio jest, siedzi Janek Nowicki naprzeciwko. No więc mówię do nich, nie widzicie, z kim ja siedzę? Oni młodzi zupełnie, to było parę lat temu, tak młodzi tak się patrzą na Janka, patrzą na mnie, znowu na Janka i do mnie mówią, paździo? Ja skłoniłem się, nie wiedziałem jak z tego wybrnąć, a Janek uśmiechnięty powiedział, tak, tak, to ja. No więc to olbrzymie poczucie humoru Jaśka, ale wtedy, zaraz potem jak weszliśmy do auta i dojeżdżaliśmy do Kostrzynia, Janek powiedział taką maksymę, którą pamiętam. Powiedział, wiesz Jędruś, jak ja byłem młody, to mi się chciało żyć, a teraz to ja muszę żyć. Ładnie to powiedział. No bo właśnie w Janie Nowickim były te dwie strefy, była dystans i ironia, która była taką jego wizytówką, ale i głębia. O tej głębi jeszcze, którą na przykład zdradzał w książkach wydawanych w ostatnich latach, już redagowanych przez Anię Nowicką tutaj w Kowalu. Chyba też wspierałeś te wydawnictwa. O tym będziemy jeszcze za chwilę mówili, ale chciałbym, żeby to rozmawiając o Janie Nowickim nie zapominać o Andrzeju Grabowskim. I skoro przywołałeś tę historię, a dużo o sobie wiemy, bo sporo tych spotkań za nami, więc skoro przywołałeś tę historię z autografami, to bardzo bym chciał, jeśli zgodzisz się, żebyś opowiedział historię z realizacji filmu hollywoodzkiego w Polsce, Boże Skrawki, Jurka Bogajewicza, z którym jedną z ważnych ról grał Willem Dafoe, czyli jeden z największych, najbardziej znanych aktorów światowego kina. No i Andrzej Grabowski. No tak, i nie tylko Willem, ale jeszcze ten chłopiec Halley Joel Osment. Szósty zmysł. No, obecnie dorosły człowiek, ale wtedy jeszcze dziecko. To było kręcone w 2001 roku. No i kręciliśmy jakąś... To było kręcone w Rożnowie, pod Rożnowem. Tam jest taki skansen w Nowym Sączu, w tym skansenie. To się działo w trakcie wojny. Główne role dzieci, między innymi dlatego ten Halley Joel Osment. No i Willem, który grał księdza. Ja grałem takiego Polaka, chłopa. No i mieliśmy tam kilka scen z Willemem. Między innymi mieliśmy taką scenę w kościele. Ja przyszedłem się awanturować do księdza. No i kręcimy tą scenę. Chwila przerwy, bo zmiana świateł, zmiana obiektywu, zmiana ustawienia kamery, więc wyszliśmy przed kościół, no i tam stoimy, coś tam mówimy i widzę, że biegnie do mnie tłum, znaczy do nas tłum statystów z notesikami, no więc do Willema, no bo jak, no Oscar, Ostatnie Koszenie Chrystusa, Pluton i tak dalej, no filmy i tak. No i oni biegną, no to ja się usunąłem. Na co oni biegną, usunęli Willema i dobrze z tego. Ja wtedy byłem w szczycie
w szczycie oglądalności świata według Kiepski. No i tak patrzę się na Willema, on się tak uśmiecha i tak kiwa głową. No i potem mówi, to musisz być bardzo tu sławny. Ja mówię, to wiesz co, no codziennie idzie taki serial Świat według Kiepskich w telewizji na Polsacie, to sobie obejrzyj ten odcinek. Na drugi dzień przychodzi, mówi, słuchaj, nic nie zrozumiałem, no bo słowa po polsku przecież nie znam, ale śmiałem się. I mówi, ja nie mam telewizora, bo on w Nowym Jorku mieszka. Ja nie mam telewizora, ale zaczął oglądać Świat według Kiepskich. I co jakiś czas opowiadał mi, co on z tego zrozumiał. No. Świetna opowieść. Wracając do tej waszej relacji, tej fenomenu przyjaźni Andrzeja Grabowskiego i Jana Nowickiego, myślę, że to polegało również na szacunku wzajemnym, że Jan Nowicki potrafił być, to wiemy przecież, okrutny również, bardzo odważny. No to, co nie bawił się w dyplomację, jeśli coś mu się zdecydowanie nie podobało. Był jednym z odważniejszych polskich artystów, ale gdzieś taką intencją waszej wzajemnej relacji był szacunek. Mówię to też, to nie jest gołosłowne, bo wielokrotnie się o tobie wypowiadał i sam pamiętam spotkanie w Krakowie, to chyba było po projekcji filmu Spirala Jana Nowickiego, kiedy zdaje się zapytałem o Kraków i sam z siebie właśnie mówił, że według niego Andrzej Grabowski jest najwybitniejszym polskim aktorem. Ania zdaje się była wtedy na tym spotkaniu, więc mam świadka tej wypowiedzi, więc tam był ogromny szacunek wzajemny również. Nie tylko do człowieka, ale też do uprawianego przez was obu zawodu, waszej profesji. Tak, ja pamiętam jak Janek, kiedy zacząłem kręcić, no w końcu zacząłem kręcić dlatego również, że ja mam taki zawód, a nie jest to moje hobby. Zacząłem kręcić Świat według Kiepskich, o którym nie spodziewałem się, że trzy idiotyczne odcinki pierwsze będą dalej kontynuowane. Ale nie o tym chcę mówić. Janek wtedy pisał te felietony do gazety, listy do Piotra, do Skrzyneckiego. I on wtedy strasznie skrytykował mnie za to, że podjąłem się takiego zadania, że ja aktor z Krakowa, że ja aktor z teatru, że ja aktor teatralny, z jakimiś tam osiągnięciami, szczególnie w teatrze, ale że no Boża Podszewka, że serial artystyczny i tak dalej, ja się podjąłem takiej głupoty i idiotyzmu. I nie zareagowałem na to, no każdy może myśleć to, co chce, prawda, na ten temat. Ale po jakimś czasie, po dwóch czy po trzech latach, właśnie w Tarnowie, na festiwalu w Tarnowie, przy pełnej sali, ja wtedy byłem w związku z jakimś tam filmem, on był też z jakimś tam filmem, i on przy pełnej sali wstał i mnie przeprosił za to, że to napisał, że on teraz to docenia, że przede wszystkim on wziął udział w takim sitcomie, który w sumie miał 10 odcinków i był kręcony przez 3 miesiące i wie, jak to jest trudna forma sitcom. I on przeprosił mnie za to, co pisał kilka lat temu. Bardzo to było ładne, bo przecież nie musiał tego robić. Kto w Tarnowie wiedział, że on napisał kilka lat temu o mnie, że wstyd Andrzej, że ty to robisz. Wstyd, że ty podjąłeś się takiego zadania, ty aktor teatralny, ty aktor mający jakieś tam osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie teatru, zaczynasz i w dziedzinie filmu, tu mówił o tej Bożej Podszewce, że ty podjąłeś się takiego zadania. I to wszystko jakby odszczekał, powiedział, że on odszczekuje to wszystko. Nie musiał tego robić, to też jest jego wielkość. Ciągle nie wierzę w to, że go nie ma, naprawdę. Łapię się na tym, że chcesz zadzwonić, pogadać? Tak. Oczywiście ja mam wielu przyjaciół, którzy już odeszli i ja ich numerów telefonu, mimo że prawdopodobnie już te telefony nie są do nich, ale mam. No, Janka telefonu nigdy nie skasuje, jego numeru nigdy nie skasuje. Wiem, że nigdy nie zadzwonię, ale wielokrotnie mam to uczucie takie, a dobrze, Janka by się przydało, a gdzie, kto, kogo, jak. Gdzie ten Janek? No i tak dalej. Ciągle w to nie wierzę. Podobnie jak nie wierzę w to, że kino jest imieniem Janka Nowickiego. I że my to otwieramy.
i że my to otwieramy. No tak. Że ja tutaj, przecież umawialiśmy się, że ja tutaj przyjadę na spotkanie w związku z moim filmem, z tymi piosenkami o miłości. Widzieliście Państwo, prawda? Tak, to przepraszam, że to mówię, ale uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry film. Bardzo młodego reżysera. Ja żałuję, że Jasiek nie widział tego filmu, bo on go nie zobaczył w końcu. A to była rola, którą on by, myślę, że bardzo docenił. I przede wszystkim on mógłby zagrać tę rolę. Bo ja tam grałem aktora, trochę kabotyna, nie najlepszego ojca. Aktora, który zrobił karierę na, jak tam jest mówione, na, to nie pamiętam cytatu, ale może ty pamiętasz, na produkcjach, no nie jest to dosłowne, ale niskiej wartości artystycznej. Reżyser Tomek Chabowski, młody człowiek, który pierwszy raz w ogóle film reżyserował, czyli te piosenki o miłości, on sobie mnie wymyślił trochę ze względu relacji Grabowski-Kiepski. Że karierę taką wielką popularność zyskałem na sitcomie Świat według Kiepskich. I pamiętam jego pierwszą rozmowę, jak on zaprosił mnie gdzieś w kawiarni, się spotkaliśmy, mówię o Tomku Chabowskim, i dał mi ten scenariusz, którego przecież nie znałem wcześniej. I tak z takim trochę strachem dawał mi ten scenariusz i prosił: panie Andrzeju, jak pan przeczyta, proszę do mnie zadzwonić. Co pan o tym sądzi? I co pan sądzi o tym, że ja chcę, żeby pan zagrał tę rolę? Ja przeczytałem. Zresztą bardzo wiele recenzentów, bardzo wiele krytyków, na wielu spotkaniach ludzie utożsamiają tę rolę z moją trochę historią. To znaczy z tą historią Świata według Kiepskich, faceta, który... Mówię, teraz już nie wiem, o kim mówię, czy o Andrzeju Grabowskim, czy Andrzeju Jaruszyńskim, którego gram w tym filmie, gdzie gram dyrektora teatru stworzonego przez siebie, który ma konflikt ze swoim synem, nieudanym muzykiem, bo nieudanym, który go świetnie zagrał Tomek Włosok i świetna Justyna Święc, prawda? Właściwie piosenkarka, nie aktorka, córka aktorów ze Śląska, z Małego Teatru, chyba w Zabrzu czy w Sosnowcu, świetnie zagrała tę rolę. Uważam to za jeden z lepszych filmów i za jedną... Głupio tak mówić o sobie, jedną z lepszych moich ról. No ale więcej nie będę. W małym, niskobudżetowym filmie, ale też masz tę cechę, że wspierasz młodych ludzi często. To mało nisko, to był mini budżet. Mikro budżety. Zresztą ten film wygrał Gdynię w kategorii właśnie mikrobudżetu. Wygrał cały festiwal off camera, czyli bardzo poważny festiwal krakowski. Drugi był na festiwalu w Łagowie, to najstarszy polski festiwal filmowy. Pierwsze miejsce zajął film ukraiński, z Ukrainy. Te piosenki miłości jakby drugie miejsce zajęły. Bardzo doceniony film, a budżet tego filmu, jak ja Państwu powiem, że budżet z takiego średnio budżetowego filmu wynosi około 6-7 milionów obecnie, a budżet tego filmu, tych piosenek miłości, był 700 tysięcy złotych. To było coś niesamowitego. Produkcja filmu to nie jest... Często ludziom niezwiązanym z fachem, z filmem, wydaje się, że my kręcimy jeden do jeden, że jak zaczynamy kręcić, często to się zdarzało na spotkaniach, jak ludzie mówili o Świecie według Kiepskich. No co to 20 minut to trwa, no to ile to kręcicie? 40 minut, no bo to przechodzicie z pokoju do pokoju, kręcicie i jest gotowe. No nie, to nie jest tak. Normalnie film kręci się około 20 dni. Film, który trwa później godzinę 10, godzinę 20. To jest bardzo, bardzo żmudna, ciężka praca. I ten Tomek Chabowski z tą kierowniczką produkcji potrafili za 700 tysięcy zrobić film, który zrobił karierę w świecie filmu w Polsce. Mam nadzieję, że nie tylko w Polsce.
Przedniej, tak, a to jest też zupełnie pierwsza jego rzecz. On nie ma w ogóle żadnych doświadczeń, nie ma etiud, nie był drugim reżyserem. Po prostu zrobił jako pierwszą rzecz ten film Piosenki o miłości, który wiem, że dosłownie jeszcze parę dni temu można było oglądać w kinie, a pewnie jak sobie zamówicie Państwo do kina imienia Jana Nowickiego, żeby obejrzeć Grabowskiego, tylko Grabowskiego, bo przecież Wysoka i Justynę Święc. A tymczasem do kin wejdą dwa ostatnie filmy z udziałem takim gościnnym Jana Nowickiego. Widziałam oba i na pewno, zwłaszcza w filmie Liczba doskonała Krzysztofa Zanussiego, to jest mała rola, ale niezwykle ważna dla tego filmu i to, co mówi w tym filmie Jan Nowicki, to jest tak jakby takie przesłanie dla nas, dla tych, którzy zostają. I gra też pies, prawda, Aniu? Pies wasz. Zobaczcie Państwo, bo to w kwietniu będzie premiera filmu Liczba doskonała, więc mam nadzieję, że niebawem dotrze do Kowala. Drugi film to z kolei też zawsze Jan Nowicki miał to, co tę cechę, która łączy go z Andrzejem Grabowskim, czyli zaangażowanie się w projekty młodych ludzi. Nawet jeżeli to jest mikrobudżet, bo to jest podobna historia, taki niskobudżetowy film Życie w błocie się złoci, bodajże jest tytuł, to jest o problemach raperów i tam gra postać dziadka. Też bardzo, bardzo interesująca, większa rola. Chciałbym pewnie już trochę na koniec, Andrzeju, zapytać Ciebie, bo mówiłem, że powiemy trochę o tej głębi wrażliwości Jana Nowickiego, którą myślę najważniejsza tu jest literatura, która z czasem, o tym mówił, stała się dla Jana Nowickiego w ostatnich latach jego życia, kiedy właściwie mieszkał cały czas tutaj na Krzewencie, była dla niego najważniejsza, ważniejsza niż aktorstwo. Tak, pierwszą kategorią, którą uprawiał. To pisanie, bo tam się, jeżeli Państwo jeszcze nie znacie, to jest możliwość sięgnięcia do tych książek. Tam się jawił właśnie Nowicki, kochający zwierzęta, wrażliwy, pamiętający o przyjaciołach, wielokrotnie piszący o przyjaźni, piszący o miłości do swojej żony, piszący o Kowalu, piszący o siostrze swojej i w sposób naprawdę niezwykle piękny literacko. I tam był ten Jan Nowicki, którego też się zwierzę Państwu, no bo jesteśmy trochę w takiej intymnej sytuacji, chociaż jest nas bardzo dużo. Ja miałem taki moment, w którym, no tak jak każdemu z nas, jest trochę gorzej na świecie, bo różne rzeczy się wydarzają, czy to zdrowotne, czy związane z emocjami. To był taki mały festiwal, COSI Film Festival imienia Macieja Kozłowskiego, na którym prowadziłem spotkania między innymi z Janem Nowickim. Nas było i gości, i prowadzących było więcej. I przy śniadaniu, myślę, właśnie tym takim gestem, który jest gestem życzliwości, tak bym to nazwał, pan Jan zobaczył, że coś jest chyba ze mną nie tak jak zwykle. Może się trochę mniej uśmiecham, może coś się dzieje. I pamiętam, że parę razy o tym nawet pisałem, poprosił mnie na stronę. Mówił Łukasz tym swoim głosem, którego nie potrafię imitować. I zapytał, że coś widzi, coś się dzieje. Ja mu się zwierzyłem do pewnego stopnia, o co chodzi, i nie powiem Państwu, bo to byłoby zbyt intymne, co powiedział mi wówczas Jan Nowicki, ale powiedział to tak, że ja nie tylko do dzisiaj pamiętam, ale wydaje mi się, że to były jedne z ważniejszych słów, które usłyszałem, bardzo oszczędne. To nie był ten Nowicki w dygresjach, w uśmiechach, w ironii, tylko to był ktoś niesłychanie skondensowany, który chciał mi przekazać pewną myśl, pewną dewizę i pewną radę znacznie starszej osoby do znacznie młodszej, ale radę wynikającą z takiej czułej życzliwości. Właśnie tak bym powiedział, że tam była czułość i życzliwość. I w literaturze, na pewno nie w takich publicznych wystąpieniach, bo to trochę grał i od tego oczekiwano, dziennikarze tego oczekiwali, że Jan Nowicki będzie lekko zblazowany, krytykujący, ale w tej literaturze złośliwy i dowcipny, ale w tej literaturze on jest najczęściej, o dziwo, bardzo delikatny. Tak, bardzo dobrze, że czytaliście jego poezję, no trudno mówić i opowiadać poezję, no to jest tak, jakby opowiadać o melodii, o muzyce. No, nie da się opowiedzieć wiersza. Wiersz trzeba wysłuchać, wiersz trzeba przeczytać. Nawet bardziej przeczytać niż wysłuchać. Ale jego pozostałe książki, jego proza,
to była proza poetycka. To nie była proza, to nie było opowiadanie Józek wstał rano, wygonił krowy na pastwisko i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To nie było opowiadanie takie, no, to była poezja swego rodzaju, mimo że pisana prozą. To było coś, co od czasu do czasu, czytając to, przestawałem czytać i zacząłem się zastanawiać nad tym, co on mi powiedział, co on mi przekazał, jaką mądrość zyskałem dzięki temu, że przeczytałem ten rozdział, że przeczytałem to, ten fragment, że przeczytałem to zdanie, że trzeba było się zatrzymać, zastanowić i czytać dalej. Polecam Państwu te jego książki, jeżeli jeszcze ich nie znacie. On napisał dużo, on był zresztą bardzo dumny, on mi często, on pamiętam jak zadzwonił do mnie, mówi: Jędruś, zostałem członkiem Związku Literatów Polskich. To było dla niego coś nadzwyczajnego, mówi: ja mam, pozwólcie, że się wyrażę, ja mam w dupie aktorstwo już teraz, bo ja jestem teraz pisarzem, jestem literatem. Zostałem przyjęty do Związku Literatów Polskich. Mówi, książkę może pisać wiele osób, ale być członkiem Związku Literatów to jest coś. Był bardzo, bardzo, bardzo z tego powodu dumny. Drodzy Państwo, no fakt, że Pan Jan zdecydował się przekazać wszystkie swoje nagrody, bo to wiem z ubiegłorocznego prowadzenia przez Waszego cudownego burmistrza po Kowalu, że i jest tutaj na każdym kroku hołubiony, że jemu też tak zależało. Niecelowo przytoczyłem ten wywiad sprzed kilkunastu lat, jak zawsze Krzewent, Kowal były dla niego ważne, więc wierzę, że mając takich ambasadorów jak Andrzej Grabowski, będziecie dalej hołubili imię Waszego wybitnego krajana i cudownego człowieka. I że ta idea i ta misja będzie kontynuowana, a my chętnie będziemy Wam kibicowali. Tak, ja jeszcze chciałem dwa słowa na koniec powiedzieć, co nas bardzo również łączyło. Łączyło nas miejsce urodzenia, miejsce właśnie zamieszkania. O Alvernii mówiłem. Mówię teraz o jego Kowalu i mojej Alvernii. Alvernia, mała wieś, miasteczko właściwie, pod Krakowem, Alvernia, włoska nazwa, miejsce stygmatyzacji świętego Franciszka z Asyżu. Tam Krzysztof Koryciński, kasztelan wojnicki w roku 1616 za pokutę wyjechał do Włoch. Tam zobaczył tą włoską Alvernię, tą górę Alvernię, miejsce stygmatyzacji świętego Franciszka. Wróciwszy do Polski, pod Krakowem zauważył takie coś w rodzaju wulkanicznego, powulkanicznego wzgórza. Rzeczywiście ta Alvernia jest takim kopczykiem z płaskim na szczycie terenem i tam założył, sprowadził Bernardynów z Krakowa, założył, wybudował kaplicę jakąś drewnianą, rozrosło się, tam jest teraz piękny, naprawdę piękny barokowy kościół. I ta Alvernia i ten Kowal były zawsze jakimś takim łącznikiem dla nas, czymś, co nas łączyło, bo ta prowincja, to życie, prowincja jest wszędzie podobna, dlatego tak kochaliśmy ten film Felliniego Amarcord, Amarcord, czyli pamiętam. Pamiętam, no i to pamiętam Jaśka o Kowalu, i to pamiętam moje o Alvernii, i to pamiętam, nie chcę się porównywać, ale Felliniego do Rimini, gdzie się wychował. No Rimini to metropolia w porównaniu z Kowalem, a już z Alvernią, no to Kowal metropolia. Ale te problemy, te problemy, czy te historie prowincji są zawsze takie same. No, tak jak w Alvernii byli ludzie w pojedynczych egzemplarzach, bo więcej ich nie było potrzeba. Był jeden szef, bo po co dwóch? Skoro butów było w sumie, jak było 500 osób, no to znaczy 1000 butów, prawda? No bo podwójnie no zwykle. No. Nie pamiętam, żeby ktoś był bez nogi. Że był jeden krawiec, no bo Boże, garnitur czy spodnie szyło się raz na, od czasu do czasu. Lata 50. ja mówię, no bo o tym mojej młodości. Był jeden aptekarz, no bo po co? Był jeden lekarz, była jedna szkoła, jest na straż pożarna, było jedno prawo jazdy, które posiadał mój ojciec i do pożaru zawsze go budzili, żeby on prowadził ten samochód. No. Był to stary Bedford, pamiętam. Byłem bardzo dumny, jak ojciec prowadził tego Bedforda.
Ja sam później byłem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w drużynie młodzieżowej, teraz jestem honorowym strażakiem, ale byłem 3 razy do pożaru, ale uczestniczyłem jako młody strażak i tylko naokoło pożaru ja chodziłem i krzyczałem: nie zbliżać się, nie zbliżać się. No więc taki miałem udział w gaszeniu pożarów. No i te opowiadania o tej Alvernii i o tym Kowalu bardzo, bardzo, bardzo nas łączyły. O tych dziewczynach w Alvernii, o tych dziewczynach w Kowalu, o tych ogórkach kiszonych, które kupowało się u pani Rychłowskiej w Alvernii, i o żur, który kupowało się u pani Rybarskiej. Janek opowiadał, co w Kowalu, gdzie, u kogo, jak i tak dalej, i tak dalej. No to było coś fantastycznego. No i ten przeze mnie ukochany Amarcord Felliniego. To chciałem tyle powiedzieć o tej prowincji, a już tak kończąc to nasze spotkanie, bo zdaje się, że je kończymy, chciałbym powiedzieć wiersz, powiedzieć, nie zarecytować, powiedzieć wiersz, który ja byłem na, tylko właściwie na początku mszy przy pogrzebie Jaśka, ponieważ wtedy graliśmy spektakl w Gdańsku. No i ja zdążyłem być na początku, przeczytać lekcję i szybko pędem do samochodu i do Gdańska, żeby zagrać tam 2 spektakle. Więc nie byłem na jego pogrzebie, byłem tylko na fragmencie mszy. Ja wtedy, jak myślałem o tym pogrzebie, czy ja bym chciał coś powiedzieć, pewnie od siebie bym, nie uważam siebie za tak, nie wiem, człowieka interesującego, który by od siebie potrafił powiedzieć coś wartościowego na pogrzebie Jana Nowickiego. I ja wtedy pomyślałem, że powiem krótki wiersz Sergiusza Jesienina. To jest wielki rosyjski poeta, który popełnił samobójstwo w wieku lat 30, który kochał tę Rosję tak jak i tę wieś rosyjską. Ja wiem, że teraz o Rosji mówić to jest nie za bardzo, prawda? No, ktoś powie, nie wolno. No dlaczego nie wolno? Jesienin, co ma wspólnego z tym bandytą, z Putinem? No nie ma nic wspólnego. Prawdopodobnie dałby mu w mordę teraz, gdyby mógł, bo taki to był człowiek. I on w wieku lat 30 popełnił samobójstwo. I przed samobójstwem własną krwią, kiedyś pamiętam, prowadziłem taki program w Hurtownia Książek o literaturze. Przez rok byłem jakby krytykiem literackim w telewizji, jeszcze oglądalnej wtedy, państwowej, z Agnieszką Wolny-Hamkało, poetką i krytykiem literackim z Wrocławia. I pamiętam, że omawialiśmy właśnie nowe tłumaczenie Jesienina, pana Pomorskiego, i do tego programu zaprosiliśmy Janusza Głowackiego, fantastycznego faceta, mojego kolegę, znajomego, dajmy na to. I omawialiśmy również ten wiersz. I pamiętam, jak Agnieszka Wolny-Hamkało mówiła, że to jest banalne i to jest pretensjonalne, żeby ktoś przed samobójstwem własną krwią napisał wiersz. Myśmy z Januszem się oburzyli, że może to jest pretensjonalne, ale kogo na to stać, żeby własną krwią napisać wiersz? I ja ten wiersz chciałem nad grobem Janka Nowickiego powiedzieć. To jest krótki wiersz. Pamiętam, jak wiersz Jesienina również mówiłem na spotkaniu w związku z 80. rocznicą Janka. I wtedy też było takie zdjęcie Janka i ja pamiętam, że mówiłem to do niego i tyłem do widowni. Pozwólcie, że ja zrobię to samo. Powiem ten wiersz tyłem do państwa, a twarzą do Janka. Wiersz jest krótki, brzmi tak. Żegnaj, przyjacielu, od krwi serdecznej bliższy, ta rozłąka w ciemnych przeznaczeniach obietnicą połączenia błyszczy. Żegnaj, bez uścisku dłoni i bez słowa, rozchłóż się, cień smutku z czoła przekrój. W życiu ludzkim śmierć to rzecz nie ma. A i życie samo, nic nowego.
Słuchajcie bardzo, że to jest fantastyczne. W życiu ludzkim śmierć to rzecz nie nowa, a i życie samo nic nowego. Jakie to proste, jakie to banalne, jakie to profesjonalne, a jakie to jest niesamowicie prawdziwe. Cudne. Tak cudne, jak cudnym był Janek Rulicki. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, ci, którzy mnie znają, mówię o mieszkańcach Kowala, wiedzą, że mam głos bardzo donośny, ale dziękuję za ten mikrofon. Myślę, że powiedziałem, że w życiu ważne są chwile. Niektóre są ważne i piękne i myślę, że to spotkanie z Andrzejem Grabowskim i z Łukaszem Maciejewskim z całą pewnością taką piękną chwilą, takim pięknym wydarzeniem w historii naszego miasteczka z całą pewnością było. Natomiast chcę Państwu też mi powiedzieć, że na bohaterze tego spotkania, wymienieni przed chwileczką i ten jeden, o którym mówiłem na samym wstępie, przyjechali do nas, powiedziałbym, w szczególnych okolicznościach. Jeśli się dobrze orientuję, to jutro są Andrzeja Grabowskiego urodziny. Kończę. No, tak prawie. Wobec powyższego, no, jeśli mi wolno tak powiedzieć, Andrzeju, serdecznym podziękowaniem za Twoją z nami tutaj obecność, za te wspomnienia o Janie. Z nadzieją, że takich spotkań z Tobą będziemy jeszcze mieli, że tak powiem, przyjemność przeżywać jeszcze wiele, wiele razy. Rodzą się tutaj projekty z Janem Nowickim związane, ale no jest ciut jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, ale coś w okolicach mniej więcej od urodzin Jana, czyli od 5 listopada do 7 grudnia, kiedy od nas odszedł był. I myślę, że to też będzie taka okazja, żeby się także spotykać. Także Andrzeju, najserdeczniejszymi podziękowaniami. Bardzo dziękuję. Bo ja dopiero za dwa dni. Ja bardzo przepraszam, ale proszę mi nie odbierać mojej kwestii. Proszę Państwa, urodziny będą pojutrze Andrzeja Grabowskiego. Natomiast już dzisiaj są urodziny drugiego naszego znamienitego, wielce znamienitego gościa, czyli Łukasza Maciejewskiego. Proszę Państwa, zobaczcie na jego profilu na Facebooku, a myślę, że większość z Was jest na Facebooku obecnym. Zobaczycie, jak wybitnym człowiekiem jest właśnie Łukasz Maciejewski. Ja nie wiem, łatwiej byłoby mi spytać, kogo Łukaszu nie znasz z wielkich polskiego filmu, bo praktycznie w Was wspaniają się wszyscy. I z wielkim, wielkim szacunkiem i też z podziękowaniem za to, że z nami tutaj jesteś. No i jeszcze raz, proszę Państwa, 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Proszę Państwa, w ośrodku, czyli 14 marca miał urodziny Jurek Trela. A 15 marca urodziny ma również Jurek Hoffman. A dzisiaj jest rocznica śmierci Kieślowskiego. Czyli wybitni, wybitni. Proszę Państwa, usiądźcie proszę, nie wiem dlaczego, ale chciałem jeszcze powiedzieć jeden fragment. Wiersza Jezina, nie będę go mówił w całości, ale to jest wiersz, który wydaje mi się, że tak oddaje całe życie Janka i część, przynajmniej dotychczasową, mojego życia. No posłuchajcie, to jest też kilka złotek, skrócę go. Nie, całość. Nie. Błagamy. Nie. Brzmi tak. Odchodzimy sobie pomalutku w tę krainę, gdzie cisza i błogość
Może czas już i mnie, zbywszy smutku, zbierać marny dobytek i drogę. Ukochane brzozowe zagaje, ziemią ty i wy, równinne piachy, wobec tych, co idą w wieczne kraje, trudno uśmiechem błahym skryć. Nazbyt mocno kochałem na świecie wszystko to, co ziemię chciało zrobić. Pokój wam, osiki, co szepczecie, liście rozpłutłszy nad odbiciem swoim. Wiele myśli pokochałem w ciszy. Wiele pieśni o sobie złożyłem. Na tej ziemi, co jęk zewsząd słyszy, ja szczęśliwy, po prostu, że żyłem. Że kobiece całowałem piersi. Gniotłem kwiaty i trawy w parowie i że zwierząt, braci naszych mniejszych, nigdy pałką nie biłem po głowie. Jak to pasuje do Janka? Proszę Państwa, takie rzeczy to tylko w Kowalu. Natomiast te kwiaty to dla jeszcze jednego wyjątkowego gościa wraz z zaproszeniem na spotkanie z nim. Ja już na samym początku anonsowałem, że jest tutaj wśród nas legenda Solidarności, pan Janusz Onyszkiewicz. Panie ministrze, niech pan tutaj stanie. I teraz już chcę państwa zaprosić na spotkanie z panem ministrem. Jak ustalimy termin tego wydarzenia, to oczywiście państwa powiadomimy i bardzo proszę, żebyście zapisywali się. To wtedy nam łatwiej będzie, że tak powiem, wybrać rozmiar sali do tego spotkania, żeby nie było jak dziś. Bo mamy większą salę. Także ukłony dla małżonki, wielce znamienitej wnuczki marszałka Józefa Piłsudskiego. Takie koneksje, proszę państwa, tutaj są z nami. Wraz z tymi kwiatami, jeśli pan pozwoli, dla małżonki, wiem, słyszałem, że jest niezdrową, także z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Wychodzi z COVID-u i w związku z tym jeszcze jest trochę uziemiona, ale dojdzie do siebie i oczywiście mieszkamy co prawda w innym województwie, ale tylko właściwie przez Miedzę, bo w Lipiankach niedaleko Gostynina. W związku z tym w zasadzie jesteśmy z tej samej gromady i z tej samej krainy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Takie ważne dzisiaj mamy spotkanie. No tak, myślę, że nie powinno się ono skończyć bez hymnu. Także tutaj może i siostrę Jana Nowickiego bym tutaj prosił, proszę państwa. Zanim zaśpiewamy, jak już jestem wywołana do tablicy, był taki moment, że z Anią przyjechali do mnie i taki jakiś był rozradowany, ja wiem, co się dzieje. Ty widziałaś? No ty widziałaś ten kino, co tam jest zrobione w Kowalu? Ja mówię, no nie widziałam, co, jakie kino, o czym ty mówisz? Zaczął mi opowiadać, to był taki wzruszony, taki był wesoły. Ja mówię, coś wiem, jakie kino tam w szkole, tam no, klasę mnie zlikwidowali, czy coś dobudowali. Nic nie dobudowali, ale mówię ci, coś pięknego, perełeczka. Jak, a ja mówię, takie są schody i tak jak normalny, tak, pięknie, musisz iść zobaczyć. No mnie do kina to naprawdę nie trzeba namawiać długo. Oczywiście już byłam już paręnaście razy i będę chodzić, jeżeli tylko mnie ktoś dowiezie i odwiezie, to zawsze. Chciałam jeszcze tylko powiedzieć państwu tak, że kiedykolwiek do mnie dzwonił, z jakiejś tam okazji, to pierwsze słowa to zawsze były: siostrzyczko, jak spałaś dzisiaj, jak się czujesz? Nigdy nie mówi inaczej, tylko siostrzyczko. A ja do niego braciszku i on był moim braciszkiem, bratem, ojcem, opiekunem i wszystkim. No i tak mnie zostawił teraz. Nie wiem, on też pewnie do niego pójdę. No to chciałam powiedzieć. Okej. Proszę państwa, to są świeże emocje.
także Ani, małżonki Jana, która jest tutaj z nami, ale no nie jest w stanie, powiedziałbym, odezwać się do nas. A cię cieszy, tak wiele, że chociaż ona jest, to mi się ciągle wydaje, że za nas przyjadą. Proszę Państwa, no słowa tego hymnu napisał wraz z Marzenną Lewandowską Jan Nowicki. Właściwie draft, tak by można by to określić, tego hymnu napisała Marzenna. Przyniosłem do Jana, myślałem, że ten tekst już jest gotowy. I przyniosłem ten tekst do niego, prosząc go, żeby znalazł jakiegoś, powiedziałbym, swojego sympatycznego kolega, przyjaciela z jakimś nazwiskiem, żeby zechciał skomponować nam, powiedziałbym, muzykę do tego tekstu, który wydawał mi się gotowy. Natomiast Jan Nowicki ten tekst znacząco przebudował, rozbudował, dodając między innymi słynną tutaj ostatnią tutaj zwrotkę Kowala z miasta jedynego w świecie. Pamiętajcie słowa, piosenkę tą, że żyć można wszędzie, umieraj gdzie do. Królewskiej korony, która kruche drewno
przemieniła w mur. Dziękuję za to, że jesteś, mój ty kochany kowalu. Wasz rodak Jan Nowicki.